widać, lodowisko już praktycznie mamy gotowe. Niestety pojawiają się jakieś kłopoty po stronie energii, która nam co wieczór następują jakieś przerwy w dostawie energii. I ze względu na to, do czasu wyjaśnienia tych spraw, myślę, że będzie to najpóźniej w poniedziałek bądź we wtorek lodowisko zostanie otwarte i czekamy na Państwa. Cieszymy się, że Państwo do nas wydzwaniają, że są Państwo zainteresowani naszym obiektem. Wszystko jest na tych samych zasadach, co w latach ubiegłych. Mamy w tym roku, nie ukrywam, takie logistyczne, bo stanęło przed nami wyzwanie ze względu na przebudowę obiektu, a właściwie budowę nowego obiektu. Wszystkie zaplecza sanitarne i przebieralnie będą w kontenerach naprzeciwko tutaj hali namiotowej. Są to pewnego rodzaju utrudnienia zarówno dla nas, jak i dla Państwa, ale my chcieliśmy, żeby ten obiekt funkcjonował również i w tym sezonie, mimo trwającej modernizacji stadionu miejskiego.